Dzień dobry, ja się nazywam Sebastian Gumiński. Moim dzisiejszym gościem będzie dziennikarz, publicysta, autor książek i programów telewizyjnych, ale przede wszystkim chyba wielki entuzjasta życia, czyli pan Robert Makłowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Cykl naszych programów, które prowadzimy przez ostatnie parę miesięcy, nazywa się Daj się złapać w sieć kultury. I to spotkanie z panem będzie ostatnim przez nas projektem wypuszczonym w ramach tego programu. I wydaje mi się, że jest to takie idealne zwieńczenie, idealna klamra całego cyklu, bo pan dzięki sieci, według mnie przynajmniej, zyskał troszeczkę nowe życie. Bo ten pana kanał na YouTubie się pojawił pod koniec marca, czyli chwilę po tym, jak się zaczęła cała pandemia. I zaczął pan, wydaje mi się, że takie życie, troszeczkę zaskakujące. Ależ ma pan absolutną rację. To jest zupełnie nowe życie. To są zupełnie nowi odbiorcy, jeśli już mówimy o tej drugiej stronie, czyli tym, że coś się robi dla kogoś. No więc to są zupełnie inni ludzie, którzy to oglądają, niż ci telewizyjni. To jest w zasadzie wszystko jest nowe, wyjąwszy rzecz jedną, jakby to teraz modnie powiedzieć content, czyli zawartość tego, co robię. No, to jest niejako kontynuacja moich zainteresowań, które przez, jeśli chodzi o ekran, jeśli chodzi o telewizję, robiłem przez blisko 20 lat i tutaj nic się nie zmieniło, ani w sensie techniki, bo nie stałem się nagle samotnym podróżującym po świecie z telefonem i z tyczką i filmującym to wszystko, co się wokół mnie dzieje właśnie w ten sposób, tylko to są programy robione techniką telewizyjną w jakości 4K, że tutaj powiem o rozdzielczości, z użyciem najnowocześniejszego sprzętu drona. Nie robię tego ja, bo ja tylko stoję i tam gadam do kamery. Więc jest ekipa, no okrojona oczywiście w stosunku do tej telewizyjnej, ale jest. No więc i dalej tematyką jest szeroko pojęta kultura światowa. No kuchnia jest dla mnie kluczem do pokazywania świata, do mówienia o jego różnorodności, do mówienia o różnych kulturach, o tym, co w nich jest najbardziej interesującego. No i to pozostało niezmienne. Natomiast rzeczywiście internet jest kompletnie innym medium. To nie jest tak, że ja nagle odkryłem siłę internetu. Planowałem już od jakiegoś czasu przenieść swoją aktywność do internetu właśnie, zresztą negocjując swój ostatni, no już przebrzmiały, już nieistniejący telewizyjny kontrakt, zastrzegłem sobie tam właśnie możliwość otworzenia kanału na YouTubie. Chciałem to zrobić, szczerze mówiąc, no właśnie ciepłą wiosną tego roku, czyli mniej więcej w maju. No ale wybuchła pandemia, no więc pomyślałem sobie, że tak wszystkim nam jest smutno siedzącym zamkniętym w domach. Pamięta pan zakaz wejścia do lasu, potem było tak wszystko jest otwarcie lasu. Nikt nie wiedział tak naprawdę, co będzie, zresztą dalej tego przecież nie wiemy. No, że postanowiłem rzecz całą przyspieszyć nieco i nadawać z własnego domu. Dopiero potem, kiedy to było możliwe, 11 czerwca wyjechałem do Dalmacji jeszcze dookoła, bo nie wszystkie granice były otwarte. No ale na czym polega różnica? Bo od tego zaczęliśmy, o i to nowe życie. Tak. Od tego zaczęliśmy, a o tym nie powiedzieliśmy. No wie pan, to jest niby bardzo proste i oczywiste, ale jak ktoś tego nie spróbował, to tego nie zrozumie. No polega na błyskawiczności pewnych procesów. W telewizji to wie pan, wysyłało się z wyprzedzeniem materiał. Ten materiał oglądali jacyś mądrzy redaktorzy albo mądre redaktorki. Mówiły, że to im się podoba, to im się nie podoba. Ewentualnie to trzeba było zmienić, jeśli się dało zmienić, albo przemontować i tak dalej. Potem to było emitowane. No i ewentualnie można było dostać listy, które ludzie
pisali do redakcji po pół roku, bo ja przecież w tej telewizji nigdy na stałe nie pracowałem, nie mieszkam w Warszawie, więc bywałem tam bardzo okazjonalnie. A tutaj no jest akcja, jest reakcja. Od razu. Jest premiera w piątek, tak sobie ustawiliśmy premiery i jeśli tylko mam czas, to specjalnie siedzę i łączę się w trakcie premiery z widzami. Nie zawsze mogę, ale wówczas staram się na przynajmniej część komentarzy odpowiadać i one się tam pojawiają no, bardzo szybko, w liczbie kilkuset, po kilku godzinach wręcz. No więc to jest działanie natychmiastowe. I też człowiek poddaje się znacznie prościej weryfikacji i osądowi. Otóż w telewizji to są jakieś magiczne badania oglądalności. Do końca ja nie wiem, jak się takie badania uzyskuje. Są jakieś jakaś telemetria, jakieś tak, mityczne, magiczne. Nie są do końca wiarygodne, bo to w zależności jak to komu pasuje, to się takie opublikuje. Tak, jaką metodą jest to zbierane, to tak to wygląda. I tylko widzi się jakieś słupki, a tutaj widzi się po prostu dokładnie, ile osób to oglądało, ile osób oglądało do końca, kiedy zrezygnowali z oglądania, jakie są oceny, przecież każdy filmik jest oceniany, są łapki w górę, łapki w dół, jest subskrypcja kanału, no więc to wszystko jest takiemu... Jest to wszystko jest poddaniem się weryfikacji błyskawicznej. To jest po prostu jak stanąć na arenie i walczyć, no i mieć przed sobą widownię, która albo kciuk w górę, pokazuje, albo kciuk w dół. Albo robi tak. I od tego zależy YouTube'owe życie wielu projektów. Tak jest. Właśnie wspominał pan o ocenie. Na ile śledzę media społecznościowe, teraz już troszeczkę Facebooka, mniej bardziej Twittera, tam wydaje mi się, że Twitter jest dużo brutalniejszy w ocenach świata niż Facebook, ale w pana przypadku te oceny są albo praktycznie same dobre, albo w zdecydowanej większości. To jest dla mnie też trochę zaskakujące, że nawet w tej społeczności internetowej tego hejtu jest bardzo mało. Że taki stary dziad nie. Ma pozytywne oceny u młodych ludzi. Nie, chodzi mi o to, że w internecie mało kto ma same pozytywne oceny. No się nie zdarza. Samych nie ma, nie przesadzajmy. To może w tej społeczności, ale którą ja obserwuję. Tak, ale 98,9 tak bym powiedział nawet. To jest, wydaje mi się, też bardzo fajne odzwierciedlenie tego, co bardzo fajna ocena też pańskiej działalności. To, że nawet te anonimowe negatywne komentarze się pojawiają bardzo rzadko. Wie pan, no, ja to odbieram jako nie tyle pozytywną ocenę tego, co ja robię, ile fakt, że ludzie są po prostu ciekawi świata. Ja jestem tylko pewnego rodzaju pasem transmisyjnym, który to podaje i staram się pokazywać no raczej te przyjemniejsze aspekty życia niż te mniej przyjemne. No więc być może to o to chodzi. Wspomniał pan tutaj o Twitterze. Ja nie mam pojęcia, co tam jest. Nie używam tego medium. To wystarczy mi, że Donald Trump tweetuje, wie pan. No niestety, tak. Niestety, no jest to bardzo, że tak powiem, ważny tweetujący w sensie tak. Zasięgów. No więc ja już tam nie muszę być. No to jest, Twitter to jest jakby polityczne głównie narzędzie. No wszyscy politycy albo większość z nich komentują bieżące wydarzenia przy pomocy Twittera. To ja nie muszę czytać Twittera, by mieć ich tweetu, by mieć swój osąd na temat różnych rzeczy, które się na świecie wydarzają. Ma pan rację, że Facebook jest może trochę już passé medium, chociaż patrzę po sobie, znaczy po swoim Facebooku, co prawda ostatnio tam nie zaglądałem przez chyba półtora tygodnia, to zaniedbanie, ale tam są ludzie no bardziej w moim wieku niż w wieku lat 20. I tego też nie należy zaniedbywać. Tam można wrzucić trochę inne treści niż na Instagrama. Instagram żyje chwilą, Instagram żyje
bardzo wartko, więc Instagrama mam. Natomiast jak się chce pochwalić jakąś ostatnią przeczytaną lekturą interesującą, to raczej robię to na Facebooku, a nie, nie na Instagramie. Też trzeba wiedzieć, do czego które medium służy. No, gdybym chciał tańczyć i śpiewać, to bym sobie konto na TikToku założył, ale na razie nie chcę, więc, więc go nie mam. To TikTok też troszeczkę polityczny się zrobił w ostatnich tygodniach. No tak, przez paru tam, tak, paru dżentelmenów, w cudzysłowie, na tymże TikToku wystąpiło. No to niech oni się tam bawią, ja na razie nie muszę. Więc no tak to jest, wie pan, broniłem się przed tym rękami i nogami, no bo jestem człowiekiem, mimo że nie jestem wcale takim starcem, to jestem jednak człowiekiem dość staroświeckich przyzwyczajeniach. Wolę pić kawę z filiżanki porcelanowej albo porcelitowej niż z kubka papierowego i wolę ją wypić usiadłszy gdzieś nawet na wysokim stołku niż pić tę kawę idąc po ulicy. Nie zakładam słuchawek jeżdżąc na skuterze czy na rowerze, zwłaszcza, że w ten sposób można bardzo łatwo wjechać pod tramwaj, bo się nie słyszy tego, co się wokół mnie dzieje. Więc wie pan, czytam książki nie z iPada, tylko po prostu fizycznie bardzo lubię mieć książkę w ręku. Więc i tu się pewnie nie zmienię w tych przyzwyczajeniach, ale oczywiście media społecznościowe racjonalnie użyte są fantastyczną rzeczą. Wie pan, no one jak wiele rzeczy, które mamy, mogą być dobre i mogą być złe. No wie pan, na czym polega rozdarcie naszego dzisiejszego świata? Na czym polega ten niezwykły wykwit populizmu, fake newsów i różnych innych złych rzeczy, które się dzieją? No między innymi właśnie wynika to z tego, że ludzie przez media społecznościowe, które są przecież też elementem do zbierania informacji od nas, ludzie zaczynają żyć w swoich własnych światach i nic z tego zewnętrznego świata do nich nie dociera. Na przykład jeśli raz wszedłem, wie pan, mówię oczywiście hipotetycznie, na stronę dotyczącą pewnych dowodów na to, że Ziemia jest płaska, to poprzez zbieranie informacji będę zaraz dostawał różne kolejne inne materiały świadczące o tym, że rzeczywiście Ziemia jest płaska, a dojdą do tego za chwilę historie antyszczepionkowe oraz w ogóle generalnych spisków, że Żydzi nie przyszli do pracy 11 września do World Trade Center, albo że Adolf Hitler zmarł w Argentynie w roku 78 i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym mój komputer będzie pełen tego typu treści i nie będę w ogóle widział niczego innego poza tym. No wie pan, to jest bardzo proste. No, wystarczy raz poszukać butów określonego typu w internecie i potem przez propozycje się pojawiają, tak. Reklamy bardzo podobnych butów, no to oni po prostu dokładnie wiedzą, czego my szukamy. Ale po to Pan Bóg stworzył nas istotami myślącymi, byśmy, wie pan, no, filtrowali to jednak przez własny mózg. Ja interesuję się historią, więc wiele razy szukałem w YouTubie czy w internecie, nie wiem, treści, które mogłyby uchodzić na przykład za faszystowskie, dlatego że interesuje się wojną domową w Hiszpanii. No więc szukam tam informacji również na przykład o generale Franco. No ale w związku z tym na szczęście nikt nie przysyła mi, wie pan, czarnych koszul do domu, ani tego typu akcesoriów, ale oczywiście jakieś propozycje mi się już tu wyświetlają. No i to na tym polega. No trzeba po prostu myśleć. Tak jest. I tyle. Wspominał pan, że Facebook jest troszeczkę właśnie dla ludzi starszych, ale w Instagrama, który jest tak typowo dla ludzi młodych, nastolatków, młodzieży 20 parę lat, też pan dosyć odważnie wszedł, że tak powiem kolokwialnie. Też pan z tego medium, tak, korzysta. Mam dzieci, mam synów, którzy mi powiedzieli, pamiętam to dokładnie, to było mniej więcej o tej porze roku, rok temu. Ojcze,
jak nie założysz Instagrama, to jak nie założysz sobie Insta, to jesteś kiet. No, kto nie ma Instagrama dzisiaj, to nie żyje. To nie żyje, dokładnie. No i posłuchałem ich rady, założyłem i sprawia mi to przyjemność. Choć oczywiście, wie pan, nie wsadzam tam relacji codziennie z różnych rzeczy typu golenie, przetykanie uszu, a niestety takie rzeczy tam dość powszechnie również ludzie znani, czy też chcący za znanych uchodzić, wsadzają. Więc nie bombarduję odbiorców tegoż zbędną w mym mniemaniu treścią, tylko wsadzam tam coś, co uważam, że może, że ma jakiś sens, no więc nie dzieje się to tak często. No wie pan, gdybym był Kartezjuszem, to być może mógłbym coś tam mądrego 5 razy dziennie wsadzać, ale ponieważ nim nie jestem, więc zaprzątam głowę odbiorcom tegoż Instagrama tylko wówczas, kiedy wydaje mi się, że jest to naprawdę konieczne. Tak, czyli mamy YouTube, mamy Instagram i w tym miesiącu, w październiku, startuje pan też z audycją w radiu, w Nuance Radio. To też troszeczkę nowość. No, miałem w swoim życiu pewnie kilkaset razy okazję występować w radio. Widzi pan, nie odmieniam nawet tego słowa, to świadczy o tym, jak jestem staroświecki, choć już język polski pozwala go odmieniać. Jak mnie uczono w szkole, to jeszcze się nie odmieniało słów z końcówką na o, czyli radio, studio, ale teraz już jest w radiu i w studiu, a ja dalej mówię w radio. Nieważne. W każdym razie bardzo lubię radio i te moje bytności w nim sprawiały mi zawsze ogromną przyjemność. No, nigdy nie miałem możliwości prowadzić tam żadnej swojej audycji, przepraszam, najmocniej. Ale czy ja to wyłączyłem, jasny gwint? No dobra, już, wek. Wydawało mi się, że włączyłem tryb samolotowy. Widzi pan, to jest właśnie to, jak się człowiek gubi, mając za dużo urządzeń. Już to wyłączam ostatecznie. Ustawienia, tryb samolotu. No jest. A, nie, dobra, jest, nie ma, dobra, jest. I kiedy pojawiła się propozycja, żeby nie tylko móc mówić w tymże radio, ale również móc puszczać muzykę, bo wie pan, co jest, miałem wcześniej propozycje radiowe też, nie będę ukrywał, ale moim pierwszym pytaniem było, a jaka tam będzie muzyka? No bo nie ma w tej chwili w zasadzie radia, żeby dało się gadać przez godzinę, żeby nie było nawet w Rock FM-ie nie gadają cały czas. Mimo, że jest to radio, jak sama jego nazwa wskazuje, służące do tego, żeby gadać. No więc zawsze mówiono mi, no muzyka jest z puszki. Dlatego, bo większość radiostacji ma jakieś kontrakty podpisane z różnymi wytwórniami fonograficznymi i mało jest takich miejsc, gdzie można przyjść i powiedzieć, że ja chcę, żeby było to. Nie, to jest, wie pan, z automatu ta muzyka. A ta muzyka najczęściej dla mnie jest tak jałowa, że po prostu no, mówiłem nie, a tym razem okazało się, że mam całkowitą swobodę. No więc to również będzie w pewnym sensie wyrażenie samego siebie poprzez muzykę. Moje muzyczne gusta są dość szerokie, więc no, nie będę tutaj zanudzał słuchaczy, nie wiem, Prokofiewem ani Malerem, ani Bartokiem, choć nie wiem, czy ten Bartok nie pojawi się w nazwie audycji. Jeszcze tego nie ustaliliśmy, więc nie, no wie pan, będzie tam wszystko. Ja nie dzielę muzyki na klasyczną, rockową, popową, folkową. Dzielę muzykę na dobrą i złą po prostu. I tak samo jak nie dzielę jedzenia na wegetariańskie, wegańskie i mięsne. Ja wiem oczywiście, jaka jest między tym jedzeniem różnica, ale dzielę je generalnie na złe i na dobre. No i jeśli będę mógł to, co ja uważam za dobre, puszczać, to jestem tym zachwycony, no i cieszę się niezmiernie. Poza tym, zrobiłem, przepraszam, wywiad zrobiłem, bo oczywiście wśród młodych ludzi twierdzą, że to jest bardzo słuchalne internetowe radio. Bardzo. Właśnie to też jest
też jest fajna sprawa, że takie rozgłośnie w tym momencie też mają rację bytu, bo to też jest przewaga sieci, o czym pan wspomniał. Oni są niezależni, mogą sobie puszczać taką muzykę, jaką chcą, nie są związani z kontraktami, z jakimiś wytwórniami i to też wydaje mi się, że jest przewaga sieci, że wolność, dokładnie. Nie mówili, nawet w kontekście YouTube'a, że największą zaletą tego YouTube'a jest po prostu wolność. Tutaj są jakaś, wie pan, koncesje, sieci zależności, układy, a tu jest po prostu wolność. A ja jako człowiek, który wychowywał się również w PRL-u, wiem, co znaczy brak wolności. Dlatego też wolność, jak śpiewał zresztą mój przyjaciel z Chłopców z Placu Broni, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. No i to w największym skrócie tak. Tak. Wspominał pan, czego szuka na YouTubie troszeczkę, ale... No nie, żeby tylko generała Franco. Nie, no właśnie to jest moje następne pytanie. Co pan na YouTubie ogląda? Jakiego rodzaju programy? Mogę panu powiedzieć, co oglądałem ostatnio, parę dni temu, bo oczywiście jako nie oglądam tego najczęściej, no chyba, że leżę w łóżku. W sypialni nie mam telewizora, więc nie oglądam. W łóżku oglądam różne rzeczy na ekranie komputera, ale po prostu odpalam YouTube'a w telewizorze. Zresztą powiem panu, że nie z powodu telewizji, programów telewizyjnych, ale z powodu YouTube'a właśnie będę musiał zmienić telewizor, dlatego że mam telewizor tam sprzed 5 lat i on już jakości moich filmów nie oddaje tak, jak powinien, bo nie jest tam 4K. Już 8K wyszło, zdaje się, poza tym, jeśli chodzi o telewizory. No więc muszę sobie kupić nowy telewizor. No po prostu odpalam różne rzeczy w telewizji. Oglądałem parę dni temu polski film, na przykład z 75 roku, bardzo śmieszny, Brylanty pani Zuzy, taki kryminał, noir. Potwornie śmieszny z dzisiejszego punktu widzenia. Oglądam, wie pan, często bywam w Chorwacji, więc oglądam kino jugosłowiańskie. No nie uświadczy się tego w żadnym kablowym, nawet, w żadnej nawet kablowej ofercie telewizyjnej. Oglądam filmy dokumentalne, których jest mnóstwo. No, ale też powiem panu, że YouTube jest niezwykłym poradnikiem, no bo parę miesięcy temu musiałem gdzieś wystąpić w smokingu. No a jak już się wkłada smoking, to jednak trzeba mieć muszkę wiązaną. No muszka na gumce byłaby rzeczą odrażającą całkowicie. A nie wiązałem muszki od paru lat i zapomniałem, jak się wiąże muszkę. No więc znalazłem natychmiast w YouTubie, wie pan, cały szereg filmików z instrukcją, jak wiązać muszkę, i dzięki temu muszkę zawiązałem. Mówią ludzie nie bez racji, choć racji do końca nie mają. Mianowicie mówią, że YouTube, to tam jest mnóstwo chłamu. Ja mówię, tak, tam jest mnóstwo chłamu, ale również mnóstwo fantastycznych treści. YouTube to jest tak jak życie. No trzeba umieć podejmować decyzje. No otacza nas przecież mnóstwo brzydkich rzeczy, mnóstwo kiczu i to wszystko też jest na YouTubie. Ale to nie znaczy, że my mamy z tego korzystać. My możemy, właśnie o to chodzi, że mamy wybór i możemy wybrać. Że wie pan, no, czy dla mnie argumentem przemawiającym na niekorzyść YouTube'a ma być fakt, że tam się pato streamerzy pojawiają? No nie. No, niestety. Ale ja tego po prostu nie oglądam. No, wie pan, no, ludzie są różni i wokół nas też chodzą różni idioci albo w ogóle ludzie źli. No to znaczy, że mamy się na Marsa wysłać. No po prostu trzeba tego nie oglądać. No i tyle. Trzeba oglądać rzeczy takie, na które są wartościowe. A jest tam naprawdę mnóstwo wartościowych rzeczy. A czy programy kulinarne jakieś szczególne pan tam ogląda albo podróżnicze? Ma pan takie kanały, które pan subskrybuje i czeka na premierę danych filmów? Kilka. No kiedyś się okazało, że niejaki Jacques Pepin, czyli człowiek, który ma chyba z 90 lat, to jest taki Francuz, który trochę zmienił myślenie Amerykanów
o kuchni. On bardzo dawno temu robił programy kulinarne, ale w dalszym ciągu ma kanał na YouTubie i wsadza tam nowe rzeczy. I to było dla mnie tak niezwykłe, że zacząłem to oglądać. No jest jeszcze, no oglądam czasami, nie żebym czekał, wie pan, na każdą premierę, ale oglądam również panią Martę Dymek na przykład, gdyż jej podejście do kuchni wegańskiej jest fantastyczne. Ona jest mądrą osobą i wolną od ideologii. Ona po prostu nie je mięsa i produktów odzwierzęcych i gotuje bardzo dobrze. Jej przepisy są sprawdzone i z wielką przyjemnością na to patrzę. No, Jamie Oliver też jest aktywny YouTube'owo i też ma tam niezłe rzeczy. Jego strona jest wielce rozbudowana. No to mówię tutaj o najlepszych w tej chwili. To już tak na zakończenie. Polskich podróżniczych programów w zasadzie nie oglądam. Dlatego, że no co z tego, że ktoś na kiju ma telefon i pokazuje dookoła egzotyczne rzeczy, jak z tego nic nie wynika. No wie pan, to nie jest sztuką polecieć na drugi koniec świata i włączyć nagrywanie. A to niestety dość często tak to wygląda po prostu. To jeszcze musi być jakaś opowieść, musi być jakaś narracja. To musi być zrobione po coś. Dla mnie tak naprawdę nie ma znaczenia, czy jestem w kraju, w którym nigdy wcześniej nie byłem, jest on na końcu świata, czy ja jestem na Słowacji, czy wie pan, czy ja jestem 200 metrów od mojego domu. No tutaj tak samo można fascynujące rzeczy znaleźć. I wyznacznikiem czegoś, czy coś jest interesujące, nie są palmy i ludzie w spódniczkach z włókna kokosowego na biodrach, tylko po prostu opowieść, rodzaj opowieści i jakiś morał z tego płynący. To tak na zakończenie tego naszego pierwszego etapu rozmowy. Nie tęskni pan za telewizją? Wyobraża pan sobie jeszcze powrót? Powrót w jakiejś roli sobie mogę wyobrażać, choć na pewno nie przeniosę znowu do telewizji tego formatu podróżniczo-kulinarnego, który mam już od tych paru miesięcy w YouTubie. No, wie pan, moją pierwszą i przez tam kilkanaście lat jedyną stacją była Dwójka. W telewizji w dalszym ciągu nie wiadomo dlaczego nazywającej się publiczną. No, za publiczne pieniądze jest utrzymywana. To jest, wie pan, racjonalne wyjaśnienie tej nazwy. No, ale słowo publiczne oznacza powszechna. Ona nie jest powszechna w sensie przekazu. Ale to nie o to chodzi. Potem miałem krótki epizod w kanale Food Network. Food Network, czyli kanale takim kulinarnym przez Discovery zarządzanym i należącym do niego. Ale wie pan, ten kanał jako cały kanał ma niższą oglądalność niż moje programy w YouTubie. No to po co ja mam? To po co ja mam? Tak jest. Ja mam tam iść. No, oczywiście to jest większa troska, no bo ja tam dyskutowałem o jakimś budżecie, ustalałem ten budżet i za ten budżet mogłem jeździć, robić programy, a telewizja zarabiała na reklamach wokół tego. W tej chwili to wygląda inaczej. No, oczywiście są też reklamy przed i po, ale przecież wie pan świetnie, że te reklamy to nie są pieniądze, które wystarczyłyby, mówię o tych wyświetlających się, wystarczyłyby na zrobienie czegokolwiek. No więc trzeba szukać jakichś partnerów, sponsorów po prostu. No i to jest normalne, bo to nie chodzi tylko o mnie, ale chodzi o honoraria dla ekipy. Robimy to w cztery osoby razem ze mną. No więc to jest normalna praca i za tę pracę należy wynagradzać. Trzeba szukać partnerów, sponsorów, ale ludzie to świetnie rozumieją. No. I wie pan, no, to trwa dość krótko,
A tak naprawdę, jeśli się nic nie wydarzy i świat się nie zamknie, to ja przez najbliższy czas, niemierzony w tygodniach i miesiącach, będę mógł dalej ten program robić. Myślę nawet o większej ilości odcinków. Już nie tych takich co piątkowych, podróżniczo-kulinarnych, no bo nikt by takiego tempa nie wytrzymał, ale jakichś takich, wie pan, czysto kulinarnych wstawek studyjnych. Dobrze, przejdźmy teraz do podróży, czyli jednej z dwóch największych pasji, tak myślę. No, wie pan, to wszystko się składa w jedną pasję, no bo gdybym miał podróżować i nie jeść, to byłoby bardzo smutne, a gdybym miał jeść i nie podróżować, też to nie byłoby wesoło, a gdybym jeszcze nie mógł o tym wszystkim czytać, to też byłbym zawiedziony bardzo. Tak jest. Wspominał pan już wcześniej o Dalmacji i moje pierwsze pytanie dotyczące tego regionu. Spędza tam pan kilka miesięcy w roku. No i pierwsze, co się nasuwa, to dlaczego tam akurat? Co jest w tej Dalmacji takiego, że to tam pan spędza kilka miesięcy w roku? To jest rzecz, której nie da się wyjaśnić jednym słowem, ale w paru zdaniach spróbuję. Po pierwsze, no Morze Śródziemne to jest jakby kolebka naszej w ogóle ogólnoeuropejskiej cywilizacji. Wiadomo, nie chcę tu truć Grecy, potem Rzymianie i tak dalej. Dalmacja jest częścią Morza Śródziemnego, bo Adriatyk jest fragmentem Morza Śródziemnego i wiadomo, Split, Dioklecjan, a wcześniej rzymskie kolonie, greckie kolonie w różnych miejscach, no więc tu mamy jasność. Znażli ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa, jak pisał poeta, no cytryna tam dojrzewa. No więc całe piękno, jakie ma Śródziemnomorze, a w dodatku Śródziemnomorze, które nie doświadczyło destrukcji związanej z tą masową turystyką, jak rozumiano turystykę w latach 70. i 80. Wtedy ten wielki boom turystyczny kazał we Włoszech, w Hiszpanii budować ogromne hotele nad samym brzegiem morza. No, mamy całe blokowiska nad morzem postawione i trudno znaleźć w wielu miejscach fragment wybrzeża, który nie byłby właśnie czymś takim zabudowany. W Dalmacji tego nie ma, bo paradoks sprawił, że tam wtedy nie było takiego kapitału, bo to była Jugosławia, komunistyczny kraj. Więc poza Makarską, to jest taka riviera w stylu Costa Brava czy Costa Blanca chorwacka z właśnie wielkimi, wysokimi hotelami lat 70., to tam czegoś takiego nie ma. No więc dzikość przyrody to jest pierwszy argument. Po drugie, Śródziemnomorze. To jest najbliższe Polski Śródziemnomorze. To jest jeden dzień drogi autem. To jest z pod dom mam 1380 kilometrów. Autostradą cały czas. Więc przejeżdżam to w 12 godzin. Po trzecie, jest to słowiańskie Śródziemnomorze, co jest nie bez znaczenia, jeśli chodzi o kwestie lingwistyczne, bo chorwackiego jest człowiekowi, który włada językiem polskim, dość łatwo się nauczyć. A jak się zna język chorwacki, to zna się też serbski, bośniacki, czarnogórski, no i macedoński, bułgarski bardzo blisko. I w związku z tym, i tu kolejna rzecz, o której muszę powiedzieć, ma się klucz do całych Bałkanów, bo Śródziemnomorze Śródziemnomorzem, ale to jest taka kraina łagodności, a jak mi się trochę znudzi to Śródziemnomorze, wsiadam w auto i o 200 kilometrów mam Sarajewo na przykład od siebie. O tam 200 kilometrów w inną stronę mam kolejny mam Serbię, zaraz mam Czarnogórę. To wszystko tam jest, a Bałkany są takim niezwykłym tyglem kulturowym. No i to już tak łagodniunie nie jest. Tam już się instrumenty różnią. O ile nad Morzem Śródziemnym, nad Adriatykiem, to chóry i mandolina, tak tam już jest dzikość i zamiast ryb z rusztu już się jagnie kręci
i faceci w kożuchach, no i góry. No poza tym góry z morzem są włączone w Dalmacji. To też jest jak... Nie wiem, czy ja wolę góry, czy wolę morze. No wie pan, urodziłem się w Krakowie, więc do gór mam dość blisko. Często w Myślenicach jako dziecko spędzałem wakacje, to jest już w Beskidach, 30 kilometrów, 30 parę kilometrów od Krakowa, ale już są góry. Więc widok gór i zapach górskiej rzeki w Rabie się, jako w pierwszej rzece kąpałem, jest jakby w moich genach. Więc góry, ale z drugiej strony mój ojciec był marynarzem i spędziłem też jako dziecko rok w domu marynarza w Gdyni, jako małe dziecko. Więc morze i góry, a tu mam morze i góry, no po prostu góry schodzące do morza. Więc to wszystko tam jest, no więc w największym skrócie właśnie dlatego Dalmacja. A czego panu brakuje z Polski? Jeżeli w momencie, kiedy jest pan dłużej tam u siebie w domu? No lasu takiego, jaki my znamy w Polsce. Tam oczywiście są laski, ale takiego lasu jak u nas nie ma. Tam przeważają takie karłowate zarośla, makia. A jak już są jakieś drzewa, to są to sosny śródziemnomorskie albo pinie, albo dęby. Ale takiego lasu w rozumieniu naszym, że po horyzont widzimy drzewa, to tam nie ma. Ale z kolei wystarczy pojechać naprawdę niedaleko, wjechać w kontynentalną Chorwację i mamy dokładnie ten krajobraz, jaki z Polski znam. Bo już taki rejon jak Lika, a to jest jak się przekroczy pasmo górskie Velebitu, które schodzi właśnie do Adriatyku i przejeżdża się tunelem, wjeżdża się w rejon Liki i to wygląda jak nasze Beskidy. No po prostu już zwykłe sosny, niedźwiedzie, las. No ale w samej Dalmacji tego nie ma. A gdyby no czysto hipotetyczne pytanie, gdyby musiał pan wybrać, czy przeprowadzić się na stałe już do końca do Dalmacji, czy zostać w Krakowie? Ale ja mam taki wybór, że się, znaczy ja mam taki wybór, żeby tam na stałe przeprowadzić. Czyli wybór dokonany już, tak? To nie jest jakieś tam super trudne pytanie i coś, czego pan sobie nie wyobraża, żeby stanąć przed takim wyborem. No to wybór byłby trudny, gdyby okazało się, że granice są zamknięte i nie da się jeździć. Natomiast tak, wybór nie jest trudny. Lotniska są w Dubrowniku i w Splicie. Do obu mam z mojego miejsca zamieszkania mniej więcej 2 godziny samochodem. Samochodem, jak powiedziałem, do Krakowa dojeżdżam 12 godzin, więc no, widzi pan, no od 5 dni mam za oknem pluchę. A wczoraj dzwoniłem do znajomego, nie wiedziałem nawet, że jest, a ma dom na wyspie Wis. Nie wiedziałem, że tam jest i nie odzwaniał, potem odzwonił mi, że przepraszam, ale kąpał się w morzu. Jeszcze nie mógł rozmawiać. To nie znaczy, że zima tam jest taka jak w Andaluzji, gdzie jest 20 parę stopni. Nie, tam może być dość chłodno, 10 stopni, wie pan, coś tam. No ale tam nigdy nie jest przez tydzień szaro. A tam nigdy nie jest tak, żeby nie było słońca przez tydzień. Może padać deszcz i to niezwykle intensywny. Tam w ogóle zjawiska meteorologiczne są bardziej intensywne. No bo jak się morze styka z górami, jak jest burza, to taka, że tam drzazgi lecą. Jak pada deszcz, to wszystko zalewa. Ale jak świeci słońce, a ono świeci tam przez 300 dni w roku, no to wtedy jest cudownie. Wspominaliśmy o tym, że 3 miesiące, 3,5, tak? Mniej więcej miesiąca w roku spędza pan w Dalmacji. Teraz byłem 3 longiem, a muszę pojechać w drugiej połowie października znowu. Mam coś do załatwienia, też chcę. Ale jeździ też pan oczywiście po całym świecie. No i też takie może najprostsze z możliwych, trochę banalne pytanie. Po co? Abstrahując od zawodowych tematów. Wie pan, no bo jak można zrozumieć samego siebie, nie znając świata? Żeby docenić właściwie kulturę, w której wyrośliśmy, kulturę, której jesteśmy częścią, język, który mówimy,
a mówimy tym językiem dlatego najczęściej, że mama do nas w tym języku mówiła, a do mamy jej mama. No to jest taki łańcuch. I żeby to wszystko zrozumieć i osadzić się jakoś, to trzeba ten świat poznać, dlatego że ludzie, którzy uznają a priori, że nasza kultura jest najlepsza, dlatego że jest nasza, no jednak mają słabe argumenty, by tak powiedzieć. Bo kultura nigdy nie jest dobra, dlatego że jest nasza, tylko dla czegoś innego. No, a żeby ją w ogóle zrozumieć, trzeba zobaczyć inne, by... Wie pan, no to jest tak jak... Wie pan, akurat z jakiegoś powodu mam tę wodę. Dobra, nie będę pokazywał etykiety, ale tę wodę z jakiegoś powodu mam. Ale żeby wiedzieć, dlaczego ja piję akurat tę wodę, musiałem wcześniej napić się setek innych wód. I tak samo jest z kulturą. Trzeba się po prostu zanurzyć w innych źródłach, napić się z innych źródeł, by swój ulubiony smak znaleźć. Poza tym, jeżdżenie po świecie utwierdza mnie w przekonaniu, w którym intuicyjnie wzrosłem, ale które nie jest niestety dość powszechnie powtarzane. Mianowicie, że nie ma kultury lepszej i gorszej. Kultury są tylko inne. I poznawanie świata uczy nas wielkiej pokory, no, uczy nas zrozumienia, że nie można o ludziach, którzy żyją bardzo daleko od nas i robią coś zupełnie innego niż my zwykliśmy to robić, nie pozwala nam mówić o nich, no to są idioci, bo robią coś zupełnie inaczej niż my. No oni to po prostu robią inaczej i dla nich to, co my robimy, może wydawać się po prostu bezsensowne. Wie pan, no gdyby tak myśleć, to należałoby, gdyby większość miała rację, to należałoby uznać, że nie wiem, jedzenie chleba jest absurdalne. No dlatego, że większość ludzi na świecie nie je chleba, no, bo Chińczycy chleba nie jedzą, prawda? A chleb dla nas jest czymś niezwykle ważnym, jest takim archetypicznym wręcz dla naszej kultury. Witamy kogoś chlebem i solą, żegnamy się, czy też żegnaliśmy się, ale był to kiedyś powszechny zwyczaj, żegnaliśmy, robiliśmy znak krzyża na chlebie, kiedy odkrawaliśmy pierwszą kromkę od bochna tego chleba, chleba naszego poprzedniego, to jest w wielu naszych modlitwach. No, ale to znaczy, że my mamy z pogardą patrzeć na ludzi, którzy nie jedzą chleba albo się nie żegnają, bo ich religia nie zakłada akurat takiego symbolu. Wie pan, no, jeżdżenie po świecie uświadamia nam, że nie. To oni tak samo mogą o nas pomyśleć, czy my byśmy się wtedy dobrze poczuli. Nie. A na co pan zwraca przede wszystkim uwagę przy poznawaniu nowej kultury? Czy jest to coś, co zawsze na początek stara się pan zbadać, czy to jest totalnie spontaniczne i wychodzi w praniu? No, to trzeba to zawsze traktować jako całość. Znaczy, od razu panu powiem, że nigdy nie byłem u jakiś plemion, nie wiem, w Papui Nowej Gwinei. Nie musiałem wcześniej czytać prac Malinowskiego, żeby czegokolwiek się dowiedzieć. No jeżdżę raczej w miejsca, w których już wielu z innych stron świata było. I zawsze jakieś pojęcie, choćby z powodu lektur, czy też obejrzanych rzeczy o miejscu, do którego jadę, mam. Ale dobrze jest wyrobić sobie własne zdanie. No wie pan, jest tak wielka moc stereotypów. Nie trzeba nawet myśleć aż tak strasznie daleko. Niech pan zobaczy Rumunię. Rumunia jest tak naprawdę, gdybyśmy spojrzeli na ten kawałek Bieszczad, który wchodzi w Ukrainę i gdybyśmy linię prostą przez Ukrainę pociągnęli, to Rumunia jest od naszych granic jakieś 150-200 kilometrów. Nie ma dalej. To jest naprawdę bliziutko, bo tutaj jest wąski kawałek Zakarpacia, Węgry i tu Rumunia. Jest Cisa. To jest bliziutko. Czy słyszał pan nazwisko prezydenta Rumunii? Wie pan, kto jest prezydentem Rumunii? No przyznam się, niestety, że nie wiem. Widzi pan, no, ale nie wie pan dlatego, że to nazwisko w ogóle
nie pada w żadnych mediach. Czy słyszał pan jakąś relację o Rumunii w naszych mediach? No, to się zdarza raz na rok. A co my, jakie mamy myślenie o tej Rumunii? No, ludzie sobie wyrobili zdanie z powodu żebraków, którzy w latach 90. się pojawili w Polsce i byli to rumuńscy Romowie, których od dawna już u nas nie ma, bo pojechali, jak już się Europa całkowicie otworzyła, pojechali w miejsca, gdzie im dają więcej, czyli są we Włoszech, czy tam w Hiszpanii. No, ale w związku z tym cały czas myślimy jeszcze o Rumunii, właśnie też myśląc o Ceausescu i o tym, jaka tam była bida i nędza i tak dalej. Tymczasem Rumunia to jest wspaniały, niezwykle dynamicznie rozwijający się kraj, pełen arcyciekawych zabytków. Miasta, które pozostawili w Siedmiogrodzie, Sasi na przykład, Siedmiogrodcy, Sybin, Braszow, które nie były zniszczone przez żadną wojnę, bo się akurat tamtędy front nie przetoczył ani w pierwszej, ani w drugiej wojnie światowej, są czymś, czego możemy im pozazdrościć. Wieś rumuńska jest pełna folkloru, jest niezwykle zróżnicowana. To jest po prostu kapitalny kraj. Ale widzi pan, my nic o nim w ogóle nie wiemy. No i to właśnie tak jest. No. Jakieś podróżnicze? Trzeba na koniec świata pojechać, żeby odkrywać rzeczy fascynujące. Gdyby się mnie spytał, gdzie bym chciał teraz pojechać, albo kiedykolwiek, to ja panu powiem, że do Rumunii zawsze. To jest tak fascynujący kraj, tak piękny, że no naprawdę aż się dziwię, że mając coś takiego pod nosem, tak mało o nim wiemy. A czy jakiś kraj, w którym jeszcze pan nie był, takie podróżnicze marzenie jeszcze przed panem, czy już, czy nie ma pan nic takiego? Nie, no jest, no pewnie. Nigdy nie byłem w Chinach jako taki. Byłem w Hongkongu, a to co prawda Chiny się starają coraz bardziej upodobnić Hongkong do siebie pod względem choćby modelu zamordyzmu, modelu politycznego, ale jednak Chiny, Hongkong to nie Chiny. No więc chciałbym bardzo do Chin pojechać. Azja Południowo-Wschodnia też jest mi znana wyłącznie pod postacią Kambodży i Tajlandii, a jeszcze tam trochę rzeczy zostało. No, Birma, która się teraz Myanmar zdaje się nazywa. Tak jest. Laos, Wietnam jest przecież ogromnym krajem, wie pan, i fascynującym. No, Wietnamczycy, którzy najpierw oni wygrali z trzema mocarstwami. To jest jedyny naród, w zasadzie nie tak wielki, który dał łupnia trzem mocarstwom wszechświatowym. Najpierw wygrali z Francją w latach 50., która jeszcze była wtedy mocarstwem, Dien Bien Phu i tak dalej. Potem wygrali z Amerykanami, a potem wygrali z Chinami, bo przecież Chiny dokonały inwazji na Wietnam po tym, jak Wietnam z kolei wygnał z Kambodży czerwonych Khmerów. Więc było niezwykle fascynujące tam pojechać, no ale nie było jeszcze. A jak ważna jest kuchnia przy poznawaniu danego kraju, danej historii kraju? No wie pan, kuchnia jest, powiedzmy o prezydencie Rumunii, Klaus Iohannis on się nazywa. To jest już teraz on wiedział. Więc no, bardzo rumuńskie imię i nazwisko, prawda? To jest po prostu Sas, Niemiec saski z rodziny, która żyje w Rumunii od wczesnego średniowiecza. Ale jest Rumunem, bo Sasi są Rumuni. Pochodzenia saskiego, wyznania protestanckiego. Tenże Klaus Iohannis był burmistrzem Sibiu, czyli Sybina, wspaniałego miasta przez długie lata, już jest drugą kadencję prezydentem. No i widzi pan, jedzie pan do tej Rumunii, no i wydaje się panu, szuka pan jakichś pasterskich rzeczy, no bo się wydaje panu, że prawda, Rumunia, mnóstwo gór, wiadomo, ci pasterze, owce, mama łyga i tak dalej. A tymczasem w Sybinie dostaje pan klasykę
niemieckiej kuchni. No, bardzo podobne rzeczy jak w Berlinie, w dodatku protestanckiej niemieckiej kuchni. No więc to jest właśnie to, historia i tradycja religijna. Inaczej, jak już mówimy o Niemcach, no nie ma czegoś takiego jak kuchnia niemiecka. Znaczy oczywiście, że kuchnia implikuje klimat, to jest podstawowa rzecz. Ale kuchnia również w bardzo znacznym stopniu implikuje religię. Nawet jeśli mamy kraje już laickie, zaświadczone, tak jak Holandia powiedzmy, to tradycja jednak religijna w dalszym ciągu rzutuje na to, co ludzie jedzą. No więc jak mówimy o Niemczech, to zupełnie inna jest kuchnia w Bawarii, a zupełnie inna jest kuchnia na przykład w Brandenburgii. No dlatego, że Brandenburgia to protestancki region, a Bawaria katolicki. A protestanci przez stulecia uważali, że dogadzanie sobie na tym łez-padole jest grzechem. Więc bardzo skromnie jedli. Natomiast katolicy, wiemy to po sobie, postaw się. I wie pan, wszystko co się ma, to się przejada i przepija tu i teraz. Protestanci raczej mieli się bogacić, więc jak najmniej skromna odzież i konto, a tu wydajemy tu i teraz. No więc dlatego różnice w kuchni, nawet jeśli nie ma różnic specjalnie klimatycznych. To widać, niech pan porówna Belgię, flamandzką część i Holandię, ten sam naród, tylko tu katolicy, tu protestanci, diametralnie różna kuchnia. Więc to właśnie takie są różnice. Tak, powoli zbliżając się już do końca naszej rozmowy niestety, teraz chciałbym poruszyć właśnie temat jedzenia, czyli trzeci. Tak. Mieliśmy internet, mieliśmy podróże i na koniec jedzenie. Jakie są nasze najgorsze upodobania kulinarne Polaków, takie zbrodnie kulinarne? Jedną z nich to wiem, że whisky z kolą na pewno. No ale wie pan, to nie jest polskie. No, no nie polskie, ale w Polsce praktykowane też. No to jest w wielu miejscach praktykowane niestety. No. Wie pan, no, taką samą zbrodnią jest smarowanie pizzy ketchupem. No ale to ze Stanów wszystko przyszło. No. Whisky z kolą też. To są jankeskie pomysły. No a świat jest bardzo zamerykanizowany, jeśli chodzi o gusta kulinarne. Przecież fakt, że pizza jest popularna na świecie, to nie znaczy, że ta pizza została przeniesiona do reszty świata z Włoch. Ona najpierw musiała trafić do Stanów przez włoskich emigrantów. Tam w tych Stanach ją przetworzono, zrobiono te grube ciasto, jakieś sery zapiekane w brzegach ciasta, dodatki ananasa i różnych innych okropnych rzeczy. I dopiero potem to poszło na świat. Wie pan, ja nie sądzę, żebyśmy jakieś straszliwe grzechy popełniali, które by tylko były naszymi własnymi grzechami. No ja myślę, że my, że nasze grzechy wynikają z tego, co się wszędzie indziej na świecie dzieje, czyli z pośpiechu, z jedzenia w biegu, z kupowania przetworzonych rzeczy, z zaniku umiejętności gotowania, no i tak dalej. Ale żebym ja miał wskazać coś, co by naszej nacji było przypisane tylko, no nawet nie dlatego, że się nie chcę narażać, ale nic takiego mi nie przychodzi do głowy, bo te wszystkie, wspomniał panu Kolis. Wie pan, no margaryna jest ohydna, ale nie tylko my jej używamy w kuchni, no więc to nie, moim zdaniem to są grzechy ogólne, a nie narodowe. A odwrotnie w takim razie, taka jedna, jedyna potrawa, z której możemy być dumni, że jak przyjedzie do nas ktoś, kto o Polsce wie mało, to co taki zagraniczny Robert Makłowicz, jakby przyjechał do Polski, to co by mu pan zaserwował takiego, żeby troszeczkę o Polsce się dowiedział z tego dania? Na pewno nie podawałbym mu pierogów. Dlatego, że pierogi są, proszę mi wierzyć, niemal w każdym kraju są jakieś pierogi. Niemcy mają maultaszen,
Południowa Ameryka i Hiszpania mają empanadas, Włosi mają pierogów od groma. No dobra, Anglicy nie mają, ale to Anglicy to wyspa. Więc to akurat o niczym nie świadczy. Wie pan, co ja bym... Placki ziemniaczane też nie. Irlandczycy mają boxed i tak dalej. Niemcy mają placki ziemniaczane takie same jak my. Węgrzy nie mają, w ogóle nie znają placków ziemniaczanych, mimo że u nas się podaje uporczywie placki po węgiersku. Więc nie. Natomiast ja bym podał grzyby leśne w jakiejś postaci. Proszę mi wierzyć, że to u nas jest cały czas niezwykle łatwo dostępny towar i niezwykle mało kosztowny, choć niektórym się wydaje, że znaczy mało kosztowny, jak w ogóle nie kosztowny, jak się samemu na grzyby pójdzie, a w wielu krajach na świecie nie można iść do lasu po prostu i się nazbierać grzybów, no bo po prostu las nie jest dobrem wspólnym. Są lasy prywatne i się do nich nie wchodzi, albo trzeba bulić jakąś opłatę wchodząc do lasu. U nas, i mam nadzieję, że to się nie zmieni, las jest las i morze, to powinno być, no to nie powinno być sprywatyzowane, to powinno być nasze dobro wspólne, to należy do nas wszystkich. No wie pan, jak w wielu miejscach, nie wiem, we Włoszech, jak kupowałem fungi porcini, czyli tam prawdziwki, czy w Niemczech, jak kupowałem Steinpilzen, czyli prawdziwki, to one pochodziły z Polski. Jesteśmy potentatem w tym względzie, a już tak, żeby sobie pójść, tak jak teraz na targi, tam leżały rydze, kurki, maślaki, kanie, opieńki i tak dalej, to tego nigdzie nie widziałem, takiego bogactwa grzybów. Więc wystarczy zrobić jakąś prostą rzecz, wie pan, no wystarczy zrobić, nie wiem, kopytka w sosie grzybowym, no sos z maślaków, maślaki i kwaśna śmietana do tego. One puszczą ten swój klej. To w ogóle wiele tam nie trzeba dodawać. To jest a zupa grzybowa z suszonych grzybów. O Jezu, no zawsze mamy w domu jakieś suszone prawdziwki. Proszę mi wierzyć, to jest na zachodzie niezwykły rarytas. Tak, zupa grzybowa, taka na smaku, na wywarze właśnie z suszonych prawdziwków, z grzybami świeżymi wkrojonymi, z lanym ciastem, z koperkiem. Już jeszcze nie jadłem obiadu. Proszę mi powiedzieć już tak na prawie zakończenie, co musi mieć dobra restauracja, żeby pan z chęcią do niej wracał? Pomysł. Pomysł przede wszystkim. Ale pomysł na menu, czy pomysł na też na wszystko wokół? Wie pan, na wszystko wokół, no bo restauracja to musi być, wie pan, restauracja to, jeśli to ma być spektakularne miejsce, to powinien być pomysł na wszystko wokół. Jeśli pojedzie pan na Ukrainę na przykład, to zobaczy pan we Lwowie, w Kijowie, w Odessie restauracje, które są właśnie skończonym pomysłem. Na Ukrainie poziom gastronomii jest fenomenalny, moim zdaniem wyższy niż w Polsce. Ale tam właśnie restauracja to jest teatrum, to jest spektakl, to jest nie sala, to zawsze jest jakiś pomysł tematyczny, coś. Stroje, obsługi, wystrój, menu, muzyka, to wszystko tam z reguły jest właśnie jakąś nutą przewodnią połączone. Natomiast u nas, wie pan, no często restauracje otwierają ludzie, którzy nie mają o tym kompletnie pojęcia i wydaje im się, że otwarcie restauracji to jest, wie pan, taki sam pomysł na biznes, jak wynajęcie jakiegoś lokalu i kupienie paru maszyn pralniczych i tam się oddaje rzeczy do prania i za to się pobiera pieniądze. Nie. To jest kontakt nie tylko z żywym człowiekiem, ale to jest przede wszystkim kontakt, to jest sfera działalności, która zresztą jak wiele podobnych sfer działalności jest poddana aktom recenzenckim. Jak ja zacząłem pisać recenzje z restauracji, a było to w latach 90., to restauratorzy straszyli mnie sądem, gdyż nie rozumieli, że oni otwierając lokal poddają się pod osąd, tak jak poddaje się teatr, wystawiając sztukę
ale również szewc łatając buty, bo jak je źle załata, to mamy prawo o tym napisać. Więc restauracje i w ogóle jedzenie rzadko bywa sztuką. Jeśli ktoś mówi, że to jest sztuka cały czas przez duże S, to znaczy, że zwariował. No to, wie pan, to może być sztuka, ale rzadko bywa. Ale to powinno być przynajmniej solidne rzemiosło i tego bym oczekiwał. No właśnie tego solidnego, rzemieślniczego podejścia do rzeczywistości. I odpowiadając już wprost na pana pytanie, ja po restauracjach oczekuję powtarzalności. To nie znaczy, że się menu nie zmienia, bo menu powinno być sezonowe, ale powtarzalności w sensie jakości. Że to nie jest tak, że na jednej zmianie jedzenie jest doskonałe, a na drugiej zmianie jedzenie jest fatalne, bo kto inny gotuje. Ja nawet wolę takie restauracje, które są właśnie rzemieślniczo uśrednione. I menu, mówię, na co dzień wolę, no bo czasami jak chcę tej sztuki przez duże S, to idę gdzie indziej. Ale jeśli mam godzinę czy półtorej i chcę zjeść obiad w mieście, no bo nie mam go w domu, to ja chcę iść, to idę, wybieram miejsca, gdzie ja wiem, że to jest tak skonstruowane to menu, że ja wiem, co ja dostanę, że to nie będzie dla mnie zagadka, że to tak skomponowano, żeby uniknąć różnego rodzaju pułapek. No i to o to chodzi. I o to chodzi. Także dziękuję bardzo za tę rozmowę. YouTuber, wkrótce radiowiec, dziennikarz, oczywiście publicysta, wielki entuzjasta życia, pan Robert Mokłowicz był dzisiaj moim państwa gościem na zakończenie naszego cyklu programów Daj się złapać w sieć kultury. Człowiek, który w ostatnich miesiącach na pewno w tę sieć dał się złapać. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kłaniam się nisko, do widzenia.